Terroryzowane przez smoka królestwo potrzebuje bohatera. Kto okaże się tym śmiałkiem? Zwoł mnie Sir Thornvlad, jestem człowiekiem. Wojownikiem. Mam na sobie zbroję, w rękach tarczę i zaufany miecz. To niebezpieczne zadanie, więc przed wyruszeniem w drogę należy... A są ze mną moi towarzysze. Wspaniała roba, orkowa łotrzyca. I Teron, elficki mistrz magii. By zadanie się powiodło, musicie zdobyć Żmij Bija, legendarny magiczny miecz. Po kilku dniach podróży docieracie do lochu, w którym jest ukryty. Dobra, to ja rozpalam pochodnie i schodzę do podziemi. Co widzę? Schody prowadzą do wnętrza katakumb. Niegdyś wspaniała forteca, dziś jest jedynie złowieszczą ruiną. Plotki głoszą, że jej dawni mieszkańcy nadal przemierzają tutejsze korytarze, poruszani niczym marionetki, pradawnym zaklęciem licza. Co robicie? Szukam skarbów. Znajdujesz skrzynię. Jest jednak zamknięta na misternie wykonany zamek. Użyję narzędzi, by go otworzyć. Po kilku próbach forsujesz zamek i wieko skrzyni ustępuje. Zaglądacie szybko, a tam... Kamienie szlachetne, ale gdy pakujesz kosztowności, gaśnie twoja ostatnia pochodnia. W ciemnościach roi się od niebezpieczeństw. Rzuć na uniknięcie pułapki. Sukces! Czy w wirze walki też będziesz mieć tyle szczęścia? Na szczęście ja władam magią. Kula ognia! Nie udało się? Co robimy? Dobra, rzućmy skarby, aby zająć potwory i uciekajmy! Udało wam się zbiec. Jedyny skarb, jaki wam pozostał, to stara tarcza z tajemniczym herbem. O Jezu, chodźmy do miasta, kupimy parę rzeczy i za drugim razem pójdzie nam lepiej. No, zawsze możemy też wbić poziomy bijąc gobliny, bo miecz wrócimy później. Po co nam ta stara tarcza? Historii tej tarczy i tak byście nie zrozumieli. A ty? Jaką drogę obierzesz? Kogo wybierzesz, by wspólnie wyruszyć w nieznane? Ta przygoda czeka właśnie na ciebie. Nie zwlekaj, wesprzyj nas i dołącz do wyprawy. Sesję poprowadził Mirosław Zbrojewicz.